Cześć Rosy i cześć nowym osobom. Jestem Ciarą Sago, jestem stylistą fryzur, ale nie tylko, bo robię dużo różnych rzeczy w życiu. No, ale ogólnie witajcie na moim kanale, który jest jakby podbudowany, zbudowany na fryzjerstwie, ale tak naprawdę fryzjerstwo można połączyć z różnymi kwestiami takimi życiowymi. Zresztą, jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do moich innych odcinków na moim kanale. I nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, jeśli Was zainteresuje ten kanał. I zostawcie pod filmem kciuk w górę, jeśli Wam się spodoba. No a ja zapraszam do dzisiejszego odcinka. Dzisiaj powiem Wam, jaka jest różnica między reklamacją u fryzjera, a widzimisię u fryzjera. Bo to jest różnica ogromna, przeogromna. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam. Ten film, jak i ten kanał jest zbudowany na bazie fryzjerstwa, ale prowadzę go w taki sposób, że w bardzo łatwy sposób możecie przełożyć te sytuacje z fryzjerem na sytuacje w życiu waszym zawodowym albo prywatnym, albo przełożyć to na różne inne rzeczy. Uwierzcie mi, da się. Zresztą moi widzowie, stali widzowie, piszą mi o tym, więc jeśli jesteś nowy, nowa, to myślę, że też się o tym przekonasz. No i właśnie dzisiaj kolejny temat fryzjerski, który możesz sobie przełożyć na inne tematy. No ale do meritum. Pracuję z ludźmi w tej branży już ponad 11 lat. Fryzjerstwo to moja ogromna pasja. Ogromna pasja. Ale ludzie prawie ją zabili. Nie pozwoliłem na to. Ale byłem świadkiem, jak wielu zdolnych wizażystów, stylistów fryzur, tatuatorów i różnych osób związanych z branżą beauty i nie tylko, rezygnowało ze swoich pasji, bo właśnie przez to, że nie poradzili sobie z ludźmi. Bo ludzie, uwierzcie mi, są okropni, są chorzy psychicznie i to jakby nie jest nic złego do końca, że ktoś ma chorobę psychiczną, no tak się zdarzyło. Tylko fryzjer nie jest psychiatrą, ani wizażystka czy wizażysta też nie są psychiatrami i w ogóle, no psychiatra to psychiatra, psycholog to psycholog, a inny zawód to inny zawód. Ja mam wrażenie, że ludzie czasami tego nie rozgraniczają. Coraz częściej są artykuły, mówi się o tym, że ludzie wykorzystują pewne dziury w systemie, żeby mieć usługę za darmo. Naprawdę byłem tego przykładem, świadkiem i to jest straszne. Zdarza się, że klientki mówią na przykład, że są niezadowolone, bo tu jest coś nie tak i nie zapłacą. I zauważyłem, rozmawiając z fryzjerami i nie tylko, że jest takich ludzi coraz więcej, że a, tu jednak jest za gruby pasemeczko albo coś tam, a na tym paznokciu jest kropka za dużo i już ona nie zapłaci, chce wyjść. Słuchajcie, chce wyjść i to jest chore. Nie pozwólmy sobie na to. Jeśli ktoś z Was tak robi, to uwierzcie mi, prędzej czy później sprawiedliwość Was dopadnie. Moi drodzy, na czym polega reklamacja? Reklamacja polega na tym, przynajmniej w moim zawodzie, jeśli coś jest zrobione źle, czyli mówimy na przykład o brązowych włosach, takich naturalnych, a klientka wychodzi w rudym kolorze, takim krwisto-rudym. No, nie tak się umawialiśmy. Coś było nie tak. Coś było źle wykonane. Wtedy ona ma prawo do reklamacji. Reklamacja może też być taka, jeśli robimy jakieś blondy i w ogóle, no i włosy się spalą i wypadają i masakra. To jest reklamacja. Reklamacja może polegać też na tym, jeśli robimy strzyżenie, gdzieś w domu coś, ona odkryje, że jakieś pasemko jest dłuższe czy coś takiego, to może przyjść i to zareklamować. No, to są takie normalne rzeczy i macie do tego prawo, i każdy ma do tego prawo zareklamować coś. Ale tego nie wolno nawet wykorzystywać, bo ludzie dostają jakiegoś pierdolca trochę. Trochę bardzo. Naprawdę. Słuchajcie, jeśli ja tłumaczę klientce, że ma takie i takie włosy i na przykład różowy toner, który jej kładę na włosy, może po trzech myciach zejść, ale nie musi, może to potrwać dłużej, no to ona nie ma prawa po tych trzech myciach przyjść na reklamację, że ona nie ma różowego koloru. Bo ja ją uprzedziłem, że może być tak i tak. Każde włosy są inne. Nawet jeśli mamy grupę włosów wysokoporowatych czy niskoporowatych, to te dwie grupy dzielą się na inne, jeszcze większe podgrupy i te podgrupy dzielą się na jeszcze inne podgrupy. Uwierzcie mi. Miałem kiedyś taką klientkę, której robiłem takim tonerem różowe włosy i robiłem to dwa razy w roku i tak długo trzymał ten kolor. Ale na przykład innej klientce po dwóch tygodniach nie było śladu różowego. W ogóle. Mimo, że włosy wydawały się identyczne, robiłem to samo, te same stężenia, to wszystko to samo. Dwa tygodnie i różu nie było. Ale ona to rozumiała i ona nie miała pretensji. Natomiast kiedyś miałem taką sytuację, że właśnie powiedziałem, że
te włosy mogą być takie, że ten róż się szybko spierze. Ja nie daję gwarancji, że on długo wytrzyma. No i ona przyszła po chyba 3 tygodniach z reklamacją, że ona tego różu nie ma. Że ona żąda zwrotu pieniędzy. Nie ma czegoś takiego. Bo ja uprzedziłem, że może być tak i tak. I czy ona się na to godzi? Była zgoda, okej. Okay. I tyle. Jeśli powiedziałbym, że pani tam, nie wiem, Iksińska Bernadetto, ten róż się utrzyma u pani na włosach przez 2 miesiące, na pewno się nie zmieni. On się w ogóle przez 2 miesiące nie zmieni. Nie ma szans. I jeśli ona po tygodniu przychodzi, tego różu nie ma, to jest reklamacja. No chyba, że wiecie, są blondynki, które się na przykład rozjaśniają na biało i jak są takie włosy rozjaśnione, no to większość z nich nie lubi chlorowanej wody. Te włosy mogą zrobić się zielone. No i to nie jest reklamacja. No bo ja nie kazałem do tego basenu z chorym wejść. To są takie logiczne rzeczy. Więc jeśli coś ewidentnie jest źle zrobione, jeśli coś się złego dzieje z skórą, z włosami i w ogóle, masz prawo pójść i złożyć reklamację. Tylko nawet jeśli to robisz, postaraj się zrobić tak, człowiek. Bo zastanów się, jeśli ty byś coś zrobił, a nie tak, i ktoś do ciebie przyszedł i mordę darł i w ogóle zachowywał się jak jakiś popierniczony. Jest takie słowa w ogóle, używam, popierniczony, dawno tego nie słyszałem, ale nieważne. No to zrób tak, człowiek. Po prostu zadzwoń albo pójdź tam do tego fryzjera czy fryzjerki i powiedz: no słuchaj, nie jestem do końca zadowolona, tu jest nie tak, powiedz mi co innego, tu jest krzywo, tu jest zielone, tu jest tak. Zrób to normalnie. I uwierz mi, że jak porozmawiasz normalnie, to będziesz normalnie potraktowany. Bo na przykład ja jestem z tych osób, do których ktoś przychodzi z mordą, to nie jest normalnie traktowana ta osoba. Wiadomo, że ktoś może się wkurzyć, ale mimo wszystko zrób to w miarę normalnie. No i teraz przechodzimy do widzimisię. O co tutaj chodzi? Słuchajcie, to jest w ogóle nadużycie reklamacji, albo nawet nie wiem jak to nazwać, słuchajcie. To jest w ogóle straszne, bo człowiek się stara, tłumaczy, ale te osoby, które najczęściej używają widzimisię, to są osoby, uważam, że mają jakąś sobie niestabilność. One są po prostu jakieś niestabilne psychicznie trochę. Naprawdę. I to nie, że kogoś obrażam, tylko po prostu tak jest. Tak jest. Ja rozumiem być niezdecydowanym, ale to niezdecydowanie powinno wpływać na jakieś reklamacje i takie inne rzeczy. Tłumaczyłem to też w odcinku o konsultacjach bez końca, który wyświetli wam się tutaj gdzieś u góry. Możecie sobie zajrzeć. No i zdarzają się takie klientki właśnie z tą konsultacją bez końca, że to i to i to i to i to. No i nawet na przykład takie osoby nie rozróżniają kolorów. Albo są takie sytuacje, kiedyś taką sytuację miałem, że przyszła do mnie blondynka. To był taki piaskowo-żółty blond, taki równy, z odrostem ciemnym, takim blondem 2 cm. I ta osoba pokazała mi sombre pewne, które było zdecydowanie ciemniejsze niż to, co miała na głowie. Ja tłumaczyłem tej osobie, że to może być za ciemne. Więc ta osoba spytała się, czy będzie jej to pasować. Powiedziałem, że moim zdaniem tak, ale ja czułem, że ta osoba jest jakaś niestabilna, bo ja wyczułam takie rzeczy i powiedziałem, że moim zdaniem lepiej zrobić jaśniejszą wersję, bo będzie się czuła źle. No ale czy będzie mi to pasować? Ja mówię tak, ale uwierz mi, że będzie ci dziwnie, bo ja już wiedziałem, z kim mam do czynienia, już mówiłem wam o tym, że ja bardzo łatwo rozpoznaję, z kim mam do czynienia po sekundzie. No i ta osoba się upierała przy tych ciemnych. Słuchajcie, ja wiedziałem, na co się pisałem, znaczy nie wiedziałem, na co się pisałem, ale już było za późno, bo wtedy jeszcze był taki okres, że tak nie umiałem być asertywny mocno, ale zrobiłem tej osobie o 10 razy jaśniejszą wersję tego, niż ona mi pokazała. I tak, zrobiłem to bez jej wiedzy, słuchajcie. Ona o tym nie wiedziała. Ale mówię, wolę się zabezpieczyć. No i słuchajcie, ona prawie się poryczała, że ona jest ciemna. Gdzie ja jej zrobiłem 10 razy jaśniej niż to, co ona chciała. No co by byście zrobili? No to jest po prostu jakaś niestabilność. Ja wiem, że może ona sobie nie wyobrażała czegoś w ogóle, ale ona się tak upierała, ona była aż prawie agresywna, że ona chce to. No, ja byłem tak wkurzony. I to właśnie były już takie momenty w tym zawodzie fryzjera, kiedy moja asertywność rosła już do takich ogromnych rozmiarów. No i ta osoba potem do mnie później dzwoniła, pisała i to, że ona jest niezadowolona, że ona jest za ciemna, że ona tak nie chciała. Kurwa, chciałaś ciemniej! Chciałaś ciemniej! No, takie sytuacje doprowadzają mnie po prostu do szału. Dobrze, że już takich nie mam, a jak mam, to
Szczerze udaję, że ich nie ma, bo mi się nie chce po prostu. Bo to jest... nie. I najlepiej to sobie jeszcze potem, wiesz, przyszłyby do ciebie i za free to wszystko robiło. Ale słuchajcie, wszystko kosztuje. Farby kosztują, woda kosztuje, prąd kosztuje. Najczęściej te osoby, jak pierwszy raz je spotykasz, wydają się takie bardzo miłe. A ja już mówiłem to w moich odcinkach, że jak ktoś jest tak aż za bardzo miły, to zawsze coś jest nie tak. Zawsze coś jest nie tak. Ja nie mówię, że ktoś ma być, wiecie, taką brutalną, zimną bitch, albo takim, hamem, ale bądź taki normalny, neutralny, taki miły. Znaczy, bądź. Takie osoby są po prostu najbardziej bezpieczne i takie normalne. Ale jak ktoś jest aż taki za miły, to 99% przypadków tych ludzi to jest osoba jakaś niestabilna i zawsze są z nią problemy. Dlatego ja, jak czuję coś takiego, nie przyjmuję takich ludzi już teraz, kiedy mam swoją firmę, bo mi się po prostu z nimi nie chce pracować. Nie mam na nich czasu, szkoda mi na nich kasy, mojego zdrowia psychicznego. Naprawdę, wolę mniej zarobić, wolę mieć mniej klientów, ale tych normalnych, mieć zdrowy umysł i w ogóle. Pewnie teraz jakieś osoby będą się oburzać. Pracujesz z ludźmi, musisz przyjmować... Nie, ja nic nie muszę, zawsze to mówię, ja nic nie muszę. Nic nie muszę. Przysięgam, ja wolę mieć dużo mniej kasy, ale pracować z normalnymi ludźmi, czuć się dobrze, komfortowo i czuć, że moja praca to nadal moja pasja, a nie użeranie się z psycholami i z jakimiś niestabilnymi osobami. Wracając do kontrastów, które są już po prostu epickie na moim kanale, to pani z kontrastami też była jakaś niestabilna, bo ona chciała te kontrasty, takie czarno-białe, balejakie, ja zasugerowałem jej coś innego. No i doszliśmy do jakiegoś konsensusu i zrobiliśmy coś w połowie. Ona była zachwycona, nawet wszystkie klientki dookoła mówiły, że zajebiście wygląda. Ona była zachwycona, jak panie mi, ale piękne moje kontrasty, piękne! Tak, no ale przeszło do zapłaty. Pani płaciła, w ogóle, bo to było tak. Ona zadzwoniła i zapytała się, ile kosztuje koloryzacja na jeden kolor. Na jeden kolor. No i ponadam była taka i taka kwota. Na wizycie... Ja w ogóle nie wiedziałem, że ona coś takiego pytała, bo tam była recepcja. Na wizycie okazało się, że robimy kolory 3. To jest więcej pracy, więcej produktów, więcej bawienia się i w ogóle więcej czasu. Więc wiadomo, że ta usługa wzrasta. Ona się nie pytała o nic takiego. Moim zdaniem to było trochę takie beznadziejne, bo skoro widziała, że... Znaczy, umawia się teraz ze mną tutaj już na wizycie, mówimy, co będziemy robić, to trochę słyszy, że to nie będzie jeden płaski kolor. Wiadomo, że cena się wzrasta. A ja teraz mam każdemu mówić, ale cena będzie wyższa, ale cena będzie wyższa, ale cena będzie wyższa? No takie dziwne, skoro ona się pytała o jeden kolor, no to... Nie wiem, dla mnie to było w ogóle dziwne, ale już tłumaczyłem o tym wam, że powinniście się pytać o ceny. Dlatego jeśli się do mnie umawiacie, pytajcie mnie o cenę, ja wam wszystko powiem. Naprawdę, to żaden problem. Nawet na wizycie już pytajcie. Naprawdę. Ale wracając już do tych kontrastów. No, ona była zapłaciła, o dziwo, wszystko ok. Wychodziła, otworzyła drzwi od salonu, już była jedną nogą za drzwiami i nagle zamknęła drzwi i wraca z powrotem, mówi w tej samej sekundzie dosłownie, że ona jednak nie jest zadowolona. Ale historię o kontrastach macie tutaj, filmy o reklamacjach, które jest troszkę inny niż ten, więc zapraszam tam was i tam są właśnie te kontrasty. Tak. Słuchajcie, to nie jest reklamacja. To, że po 3 dniach stwierdzisz, że kolor ci się nie podoba, to nie jest reklamacja. Po prostu... Ci się coś, znaczy ci, tym ludziom się coś ubzdurało i chcą coś innego. Okej, przyjdź, zrobić coś innego, ale to nie jest reklamacja. To jest kolejna usługa, za którą musisz zapłacić. Reklamacja polega na tym, że coś jest po prostu spieprzone. I to trzeba naprawić. Coś było źle zrobione. Ale to, że ci po 2 czy 3 dniach się kolor nie podoba, albo cięcie, no to nie jest reklamacja. Reklamacja polega na tym, że coś jest schrzanione, źle zrobione, a nie, że ty się źle czujesz. Co innego, jak się jakoś dogadamy i w ogóle, okej, są indywidualne różne przypadki, ale ludzie nadużywają to, naprawdę. I ja mam tego dość, naprawdę. Dlatego, jak do mnie chcecie przyjść, to zdajcie sobie sprawę, że ja nie jestem tym takim, co tak, przyjdź do mnie, bo jak nie przyjdziesz, to moja firma upadnie, ja zginę i nie będę miał pracy. Nie, to nie ja. Ale jeśli chcesz do mnie przyjść, jeśli jesteś otwartą osobą z otwartym umysłem, nawet jeśli jesteś niezdecydowana albo niezdecydowany, to i tak się dogadamy. Tylko jak już coś zrobimy, to
bądź w tym jakby, albo na bieżąco mów mi, albo posłuchaj, co ja mówię, bo chcę ci doradzić, chcę dobrze, uwierz mi. Jakoś tam potrafię w głowę człowieka wejść po 11 latach pracy. Ja nie chcę nikogo skrzywdzić, naprawdę. Ale jeśli jesteś niestabilna, niestabilny, masz jakieś widzimisię, będziesz wykorzystywać moje dobre serce i mój artyzm, to nie przychodź do mnie, bo będę niemiły. I będzie niemiło. I wiem, że teraz ktoś może pomyśleć, co za debil, nigdy bym do niego nie przyszła. I jak tak myślisz, to ja się bardzo cieszę. Naprawdę się cieszę ci bardzo, dziękuję, bo nie chcę takich osób właśnie, jeśli tak pomyślałeś, jak ja to powiedziałem. Ale jeśli uważasz, że jestem szczery, że chcę dobrze, że chcę komuś pomóc, że chcę komuś poprawić wizerunek, taki wizualny, to zapraszam serdecznie. Czy wy, moi drodzy, widzicie różnicę między reklamacją a widzimisię? Jeśli tak, dajcie mi znać w komentarzu, a jeśli nie, to też dajcie mi znać w komentarzu, ale jeśli nie widzicie, to nie wiem, co tu robicie do końca. Jeśli nie widzicie tej różnicy, to naprawdę nie wiem, co tutaj robicie. Zastanówcie się, po co nawet ten film? Żeby się ze mną nie zgodzić? Przecież niektórzy uważają, że jestem zarozumiały i każdy musi się ze mną zgadzać. Nie, nie każdy musi się ze mną zgadzać, ale no chyba to jest logiczne, że jest różnica między widzimisię a reklamacją. I myślę, że jeśli są tutaj jacyś usługodawcy wśród moich widzów, to się ze mną zgodzą, bo praca z człowiekiem jest trudna. Ktoś mi napisał właśnie ostatnio w komentarzu, że to nie fryzjerstwo jest trudne, to praca z ludźmi jest trudna i pozdrawiam tą osobę i to jest naprawdę prawda. Chociaż fryzjerstwo jest, znaczy każdy zawód jest w jakiś sposób trudny, ale mój zawód jest piękny, tylko ten odłam tego, tej pracy z ludźmi jest trudny. Chociaż w moim akurat życiu teraz jest coraz łatwiej, bo pracuję z tymi, z którymi chcę pracować i z tymi, którzy ze mną chcą pracować. Tak, moi drodzy, w tym odcinku dowiedzieliście się, mam nadzieję, i zrozumieliście to, czym różni się reklamacja od widzimisię, od takich psycholi niektórych niestabilnych, więc dajcie mi znać, co o tym sądzicie. No i jeśli odcinek wam się podobał, to oczywiście kciuki w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, jeśli chcecie być na bieżąco. I obok niej kliknijcie dzwonek, żeby być jeszcze bardziej na bieżąco, a my widzimy się za kilka dni w kolejnym odcinku i potem w kolejnym, i w kolejnym, i w kolejnym, i w kolejnym. Trzymajcie się, hej!